gościem wam dzisiaj jest wizualnie ta gra nazywa się Destiny 2 i tak, Destiny jest za darmo, o tym będzie zaraz więcej. Spróbuję opowiedzieć całą historię, co, gdzie i jak. Jedna z rzeczy, o której musicie pamiętać, jeżeli graliście wcześniej w Destiny 2, bo Destiny 2 było kiedyś dawane za darmo, a teraz przeszło na tryb free to play z zakupami dodatkowymi, wiecie, wszystkie dodatki będą płatne i tak dalej, mikrotransakcje, ale sama podstawowa, bazowa gra jest za darmo od wczoraj na Steamie. Została przeniesiona na Steama i w związku z tym przeszła na tryb model jakiś free to play, mniej lub bardziej freemium. Jeżeli jednak odebraliście tak jak ja, bodajże w zeszłe święta Destiny 2 była dawana za freeko, jeszcze jak była na Battle.necie, to możecie połączyć, to znaczy połączyć, zrobić migrację konta. Musicie się zalogować na konto Bungie, link będzie na dole w komentarzu. Tutaj też więcej informacji jest ten. Tam jakby połączyć z Battle.netowymi osiągnięciami, gdzie gra, ta gra Destiny 2 jest już wykopywana z Battle.neta, więc przez Battle.neta nie pogracie, więc jeżeli macie kopię i chcecie sięgnąć do swoich postaci, swoich osiągnięć, to musicie zrobić tą migrację. Po połączeniu będą was prosili o zalogowanie się, to znaczy podanie danych logowania na Steamie, co połączy jakby konto Bungie ze Steamem, zrobią migrację danych, oczywiście skakanie na maila, potwierdzenie informacji, to trwa troszkę, ja na maila z potwierdzeniem czekałem ponad pół godziny. W ogóle czekanie, wyobrażacie sobie, żeby próbować się zalogować do Destiny 2, ze wszystkich gier na świecie do Destiny 2 i żeby była kolejka logowania, że czekacie jeszcze 3 godzinki, bo serwery są zapchane. I jakby mi to ktoś rok temu powiedział, to bym stwierdził, nie, nawet jeżeli ta gierka na Battle.necie będzie za friko, to nie będzie przeciążonych serwerów na tyle, żeby były kolejki logowania. No ale przenosiny na Steama czynią cuda. Więc ta informacja PC Migration Warning jest właśnie dla tych, którzy nie przynieśli swojego konta. Jak widzicie, ja to zrobiłem wcześniej, jest już mój Warlock Wizu. Znaczy Wizu to nazwa mojego konta, ale hurdur, więc jakbyście planowali grać, to wiecie do kogo uderzać. Wow, achievementy dostałem hurtem! Updates to the Crucible Playlist, Matchmaking, Ammo Changes, New Mods. Ciekawe, czy ta gierka teraz jest po polsku? Na pewno nie. Gdzie my możemy lecieć? Jesteśmy Destination. Gdzieś tu się klikało, moment, bo to jest gierka, która jest przystosowana bardziej do sterowania padem niż klawiaturą. Jeżeli nie graliście wcześniej w Destiny, to was jakby z deka może irytować. Chodzi o to, że na przykład tutaj trudno cokolwiek kliknąć, żeby wybrać, trzeba kliknąć i przytrzymać, żeby się kółeczko zapełniło, tak jak jest na sterowaniu konsolowym często, żeby przez przypadek sobie nie maszcząć w przycisk i nie zrobić czegoś, to dodali tą opcję taką, że klikacie i przytrzymujecie i się zapełniacie. Więc to jest ciekawe. Jeżeli chodzi o zarządzanie postaciami, zarządzanie miejscami, wszystko jest zrobione topornie jak na konsolach. Mam straszną słabość do tej gry, mam straszną słabość szczególnie do sterówki. Czy ja mogę tutaj pokazać swojego viewprof? Nie o to mi chodziło. Gdzieś tu się dało zobaczyć swojego in orbit. Open direction, dobra. Zalogujmy się na... Gdzie my się chcemy zalogować? Tu powinniśmy być na Marsie chyba? Nie? O kurka, doszło sporo... Sporo rzeczy doszło. Skoczmy może gdziekolwiek, wiecie? Skoczmy może na Marsa, faktycznie. Na... Wow, sporo rzeczy tu się dzieje. Gdzie jest to takie podstawowe miejsce, gdzie my się... Nie, to był Mars? To nie był Mars, moment. To mi chodziło o Tytana bodajże. Tu jest Tytan. O. Na Marsie to ja Marsa chyba nie mam w ogóle dostępnego. Tutaj możemy lecieć, Derek, tu możemy lecieć. Gdzie? O, tu mamy. Dobra, lecimy tam. Potrzebowałem chwilę, przypomniałem sobie, bo nie grałem w gierkę z pół roku, jak nie więcej. Tak jak powiedziałem, mam straszną słabość do stylówek w tej grze, jak ona wygląda, jak ona funkcjonuje, wszystko mi się mega podoba. Problemem tej gry są raz, zaporowe ceny, dwa, że no... Misiaki tylko gra, więc no jak ja gram, to gram razem z Misiaki, ale tak poza tym to nie bardzo nasi wspólni znajomi są zainteresowani graniem, a w pewnym momencie, wiecie, zaczyna się nudzić i trzeba nagle wydać spore ilości hajsu, żeby odblokować content dalej. Ale wszystko, co oryginalnie wyszło w grze, no pudełkowo w dniu premiery, macie teraz dostępne za darmo, możecie popykać. Tego tak naprawdę nie jest dużo, ale starczy wam na kilka tygodni dobrej zabawy, więc polecam chociażby przetestować.
Jeżeli chodzi o to, dlaczego ta gra, jak ta gra i co się stało, że ta gra i w ogóle ta gra, chodzi o to, że za tym produktem stoi Bungie. Bungie to jest ekipa, która troszkę nie ma szczęścia do wydawców. Bungie robili takie gierki jak Halo, to się chyba Halo czyta, nie? Halo, Halo. Powiedzmy, że chodzi o Halo. I chodzi o to, że ten ich Halo był jedną z tych rzeczy, które na Xboxie, no one sprzedawały Xboxa, było, nie było. Revive. Kto spadł się... Nie, no ja sobie może odpuszczę, nie będę ri... To do mnie strzela. A, tu jest jakiś kozak, dobra. Gin wandalu jeden z drugim. No i w pewnym momencie Bungie się z Microsoftem, wydawcą i ten, troszkę pokłóciło, co skończyło się na tym, że Microsoft został z prawami do tytułu Halo, a Bungie otworzyło szampana, bo jej, jesteśmy wolni. I poszli, dogadali się z Blizzard Activision, licząc, że będzie lepiej. I zaczęli robić Destiny. Zrobili pierwsze Destiny. Pierwsze Destiny miało bardzo mieszane recenzje. Gierka ma... No, podskocz. Gierka ma świetne... No, właśnie to, co mówiłem. Przytrzymywanie. Przytrzymaj F, żeby móc wejść ten. Złapmy sobie Bantisy. Co do Destiny. Pierwsze Destiny miało świetny świat, świetne pomysły. Ale było bardzo niedokończoną gierką, dopiero po tam, nie wiem, chyba dwóch dodatkach, jak wyszedł ten... Coś tam Kings... Nie pamiętam, jak się nazywał ten dodatek, który uratował Destiny 1. To wtedy dopiero to się zrobiła dobra gra. Wcześniej to był, no... chłam o dużym potencjale. Jaką ja mam drugą broń? Snyprę mam, naprawdę? A nie, to nie jest snypra, to jest karabinek, okej, okay, tylko wygląda jak snypra. Byłem zdziwiony, bo ja antysnajperkowy snajperka bym wybrał. Więc było takie troszkę zamieszanie. W pewnym momencie stwierdzili, że wydadzą dwójkę. Bo to miała być gra, wiecie, to jest looter shooter, która jest tak jakby rozwijana, nie? Przez 10 lat i tak dalej. W końcu stwierdzili, nie, będziemy dalej rozwijali Destiny 1. Wydamy Destiny 2, która będzie totalnie wszystko, co znacie, tylko naprawione. No i wyszło i tu się zrobiły schody, bo wielu graczy miało, w tym też ja, poniekąd troszkę ból dolnej części ciała, bo to nie do końca jest poprawiona 1, to znaczy to jest dokładnie to samo co 1. Zasadniczo, tylko nawet mapy są takie same, ale tylko tam troszkę pozamieniali. Jest inna fabuła, która na początku wcale jakaś wypaśna nie była. To znaczy, podobna sytuacja jak trylogia Disneya z... No nie! Demet, zapomniałem o tym. Dobra, już. Wracamy, Wizu. Wracamy, spawnimy się. Zapomniałem o tym dupnięciu. Myślałem, że już wylądował i już nie będzie z tym problemu. Będzie tutaj? A, tu trzeba te kulki wsadzić. No dobra. Jak ja tu miałem ustawione sterowanie, tak? A, jeszcze ma imiona, troszkę za wcześnie się rozpędziłem. Będzie wstawał. O, to jest ten. Z bliska, tak, dobra, to mniej więcej pamiętam już co było i jak było. Jeszcze tylko jak się używało ulta, nie pamiętam jak się używało ulta. Zaraz dokończę opowieść, tylko sklepiemy tego dżabonga. O, dobra, my się chowamy. Są kulki, dobra, dawać mi kuleczkę. I... to się podnosiło FM, czy... Jest, pick up! Tu otworzyli, tu odpalili, tam też odpalili. Został ostatni, ja chcę ostatni! Ja chcę to użyć, dajcie mi! Depozyt i jest! O, rozwalili całkiem? Zdążę? Ja chcę wziąć jeszcze to. O, mogę postrzelać do nich? Jak dużo ludzi w ogóle jest, masakra! O, drugiego dali, super. To jak się szybko zrobi jednego walkera, to dają drugiego i da się to zrobić bardziej. Ale przerwałem swoją cudowną opowieść, nie? Tyru! Dawaj skrzyneczki.
Collect loot. No, to jest później problem z farmieniem tego całego lootu. No więc, ekipa przyłączyła się do Battle.net, Blizzard, Activision wydali dwójkę, no i tu się pojawił problem, bo się okazało, że dwójka jest de facto tak jakby jedynką, tylko tam troszkę dopieszczoną i to też niekoniecznie, bo sporo zmian było kontrowersyjnych, między innymi zmiany fabularne, które tam troszkę zepsuły kanon i się to graczom nie podobało i była sytuacja taka, że znowu byli twórcy kontra gracze, bo wielkie korpo próbowało wepchnąć produkt, zrobić reset produktu tylko po to, żeby sprzedać to samo po raz drugi, no i jada. Zaletą dla wielu z nas było to, że gra wyszła na PC-cie, czyli nie musiałem odpalać PS4, żeby sobie w to pograć. Gierka jest śliczna, jak widzicie, wymaga, żeby działać na maksa, to wymaga sensownego kompa, umówmy się, ale działa na dość skromnych kilkuletnich komputerach i to działa płynnie i to działa bardzo fajnie, więc jest ekstra. Kilka dodatków później, kosztujących spore hajsy i gierka jest ponoć znów świetna, ale już społeczność tak jakby troszkę zdechła, no bo dostali drugi raz to samo, zapłacili za drugi raz to samo, czekali, no nie wiem, grubo ponad rok, żeby ta gierka się zrobiła. No wiecie, społeczność po pewnym czasie się znudziła i padła, był ogromny hype na tą gierkę, zanim ona wyszła. A pierwsza kawa dnia. Jak wyszła, no to był to zasadniczo koniec tej gierki, bo już było za późno troszeczkę. No ale jak widzicie, stylówki są czaderskie. No i nic nie wróżyło tego, żeby Destiny 2 mogła powalczyć na rynku, wiecie, z Warframe'em i z Anthemem. Gdyby nie to, że Anthem okazał się totalnym dnem i zabił sam siebie. Gierka jest praktycznie już martwa. A Warframe się trzyma dalej świetnie, z tym, że no, Warframe to jest Warframe, a Destiny to jest Destiny. Jak komuś Warframe nie podszedł, to może szukać czegoś innego. A szczególnie, że Warframe jest dość specyficzną grą, o tak bym to nazwał. Więc Warframe wielu osobom może nie podejść ze względu na to, jak bardzo specyficzny jest. Niestety, bo Warframe to jest cudowna gierka, ale jest skomplikowany i jest mało intuicyjny, więc jeżeli wychowaliście się na klasycznych shooterach i chcecie coś science fiction, shooter, looter, no to wciąż Destiny, pomimo tego, że odstaje od Warframe'a i to bardzo, jest logicznym wyborem, no bo jest, opiera się na rzeczach, które znacie. Lecimy dalej. I teraz gierka przechodzi jakby na Steama. Udało im się odłączyć od Activision Bungie. Połączenie z Activision Bungie okazało się bardzo, bardzo nieudaną rzeczą, no bo Activision Bungie, jak wiadomo, ludziom się kojarzy, Activision Blizzard, jak wiadomo, Blizzard się ludziom kojarzy, a to ci, co zrobili Warcrafta, to ci, co zrobili World of Warcraft, to ci, co zrobili Diablo, to jest fantastyczna firma, nie? No kiedyś była, teraz to, ten Blizzard już nie istnieje, ten Blizzard jest już tylko z nazwy i zasadniczo to jest Activision, a Blizzard to robi za dobry PR. No Activision to jest firma taka, jakbyście nie wiedzieli, czym jest Activision, to Activision to jest taki elektronik Arts 2.0. Oni są o tyle bardziej niebezpieczni od Electronic Arts, że wszyscy wiedzą, że serio, widzu? Wszyscy wiedzą, czego się spodziewać po Electronic Arts, a Activision jakoś tak ma taryfę ulgową, chociaż wycina znacznie gorsze numery. Co prawda teraz Ubisoft bije rekordy, ale o tym może na jakimś innym odcinku. No więc Activision jest strasznie niefajne. Blizzard, no już nie istnieje tylko z nazwy. I jesteśmy w sytuacji, w której Bungie próbuje strasznie uciec od Activision Blizzard, bo zdają sobie sprawę, że ich Destiny 2 to popełnili sporo błędów przy wydaniu tej gierki. Sporo. Nie wszystkie błędy były ich winą, bo większość błędów, które graczom zalazły za skórę, tak jak model biznesowy i tak dalej, to były decyzje podjęte przez Activision Blizzard, na które oni nie mieli wpływu, bo wydawca decydował o modelu finansowym i tak dalej, i tak dalej. Tu mogą być drobne rozbieżności, ja tak opowiadam z pamięci, bez większego researchu, więc jak ktoś wie dokładnie, jak to się działo i powiedziałem coś nie w 100% poprawnie, to prosiłbym o jakieś sprostowanie w komentarzu, z chęcią się doedukuję, bo szczerze powiedziawszy nie śledziłem na bieżąco, tylko tak patrzyłem, co jest grane. No ale dobra, kończąc tą historię. Jej! Serio, wizu?
próbowałem podnieść za pomocą E, użyć tak jak w Potterze, z którego nagrywam. Znaczy, kończę nagrania. I wracając, znów Bungie się udało, odłączyli się, tym razem jeszcze lepiej, został ich tytuł flagowy razem z nimi, czyli nie tak jak Microsoft Halo, że stracili Halo, tylko tym razem ten ich... Destiny 2 jest ich własnością, więc mogą odejść tam chyba z jakimiś Chińczykami się połączyli, nie wiem, nie jestem pewien. Nie wiem, czy nie chodzi o NetEase'a, z którym Blizzard robi Diablo Immortal i którzy zrobili tego świetnego, w którego my z Misiaki graliśmy. No, trzeba było za tarczę rzucić, ale whatever. Jak się Crusaders of Light graliśmy. To jest chińska firma, która robi gierki na smartfony, znana przede wszystkim z mega brutalnych modeli monetyzacji. O! Odpaliłem sobie ulta. W dobrym momencie bym powiedział nawet dawać mi tą skrzyneczkę. Nie to, to! Dobra, czyli to jest ult, a to jest ten. Próbowałem zrobić machnięcie ręką, odpaliłem ulta. Troszkę misklik, troszkę bardzo. I Bungie się odłączyło, znowu otwierają szampany, podobna sytuacja z Microsoftem. Cieszą się, że znów są wolni. To nie wróży najlepiej. W tym wypadku zostali z tytułem swoim tam przewodnim flagowym, co jest super dla nich. No i patrzymy dalej, co się stanie, bo są związani z tymi Chińczykami, jeżeli nic nie pokręciłem. Więc... gdzie? A... tu się czasem spawni boss, który mnie na jednego hita ze swojej snajperki zdejmuje, więc trzeba uważać. Więc jakby przyszłość nie jest pewna, ale wskoczyli na Steama. Wczoraj serwery zapchane, że nie dało się zalogować. Ten odcinek w ogóle miał się pojawić wczoraj, przesuwałem odcinek, który miałem w rezerwie na ten. A Jona z Dori nie udało mi się nagrać, bo się nie miałem czasu dobijać do Dori o nagranie, bo jestem bardzo, bardzo, bardzo z doskoku. Wczoraj jak planowałem nagrać i na wczorajszy dzień rzucić tą grę, to się nie udało, bo serwery jeszcze nie stanęły. Potem poszedł update, w ogóle preloading dało się do tej gry zrobić. Czegoś, co na Epiku się praktycznie nie da zrobić. Tu się da zrobić, no okej, okay. Tak bardzo To BUM tak bardzo da się zrobić, że ten preloading zadziała. Kurde, nie tego gościa zdjąłem. Tego kapitana miałem w ten sposób zdjąć. Hono tu na Bayera. Ten preloading zrobiłem, tam 70 parę giga poszło, wiecie, ma się światłowód, niecałą godzinkę leciało. I po zainstalowaniu, po przygotowaniu, serwery wreszcie ruszyły, wracam późnym wieczorem, myślę, że nagram odcinek na dzisiaj, no. Pierwszy patch, który poszedł, pokazuje mi, że 80 giga, de facto grę zaczęło drugi raz instalować obok, więc preloading Steama na value totalnie zaczął mi po raz drugi instalować, o, collectible. Kurde, znowu nie ten przycisk! Próbowało mi zainstalować po raz drugi Destiny 2, więc zrobiłem tak, że po prostu grę odinstalowałem, poszedłem spać, a dzisiaj rano puściłem instalkę, poszedłem pod prysznic i jestem! Nagrywamy! Więc totalne zdumienie, że wczoraj się po prostu nie dało zalogować, bo pełne serwery. Twitter huczał, dyskusje na Steamie huczały na zasadzie, że o, widzicie, wystarczy przejść na Steama, gin Battle.necie, gin Epiku, Epic Games Store, wystarczy, że przejdziecie na Steama i nagle będzie cudownie. To też jest nie do końca prawda, bo jeżeli ktoś patrzył od perspektywy twórcy gier, to Steam nie jest najlepszą platformą, zasadniczo jest chyba najgorszą obecnie platformą na rynku z tych dużych i uznawanych za dobre. Steam jest fantastyczny z perspektywy konsumenta. Naprawdę mają wszystko, co człowiekowi potrzeba, są bardzo funkcjonalną, bardzo dobrą platformą, więc... najlepszym sklepem na rynku. Ale jeżeli jesteście twórcą gier, na przykład tak z perspektywy osoby, która chciałaby robić gry komputerowe i obija się o dolną część ciała wrocławskiego game devu, to muszę wam powiedzieć, że wszystkie firmy, jak tam aplikuję i tak dalej, się pytam, czy mają w planach wydawanie gier na peceta, to wszyscy mówią, no że chcieliby, marzą o tym, ale zasadniczo, jeżeli chcecie istnieć, to musicie wydawać gry na Steamie. Zasady Steama są takie, że się po prostu nie opłaca. Więc albo... naprawdę? Niewidzialna ściana? Nie spodziewałem. O, dobra, dziwne. Myślałem, że niewidzialna ściana. Próbuję, nigdy nie zaszedłem tam całkiem do końca, ale... no dobra, ląduj. Da się... nie da się tu dalej! No okej, okay. No niestety. Rzućcie mnie gdzieś.
Dobra, respawn. O, aż tu mnie zrespawniło. Szkoda troszeczkę, myślałem, że uda mi się tam bardziej. Więc z perspektywy ludzi, którzy chcą robić gry na peceta i wydawać je na pececie, stwierdzenie jest takie, że no, teoretycznie, tak, ale w praktyce musielibyśmy wydać grę na Steama, to nas najprawdopodobniej zbankrutuje, bo Steam faworyzuje dużych twórców, przerzuca koszty na małych twórców, więc to nas będzie, wydanie gry na Steamie będzie nas dużo kosztowało. To jest ogromne ryzyko. W tym czasie możemy zrobić mobilki sprzedają się jak ciepłe bułeczki, my zarobimy sporo. Ludzie wezmą, ponarzekają, że jest toksyczna monetyzacja i wszyscy będą zadowoleni, my będziemy mieli hajs, wy będziecie mieli freemium produkt i będzie super. Więc to jest z perspektywy twórców, którzy wydają i żyją z robienia gier. To jest informacja, którą od nich otrzymałem. Nie jesteśmy w stanie zrobić produktu tak interesującego wizualnie i gameplayowo, bo... No, nie udało nam się, żeby zainteresował nami się Epic, więc musielibyśmy celować pod Epica, ale wszyscy gracze nienawidzą, to znaczy wszyscy, większość graczy nienawidzi Epica. Pozdrawiam wszystkich, którzy korzystają z Epic Overview i ładują się podarmowe gierki w Epic Games Store, kiedy Epic je daje. I gracze tak dość negatywnie podchodzą do Epica, więc jeżeli byśmy zaczęli robić produkt celując, że chcemy się wydać na Epicu, to od razu byśmy dużo negatywnego PR-u wygenerowali. Jeżeli chodzi o GOGa, to sprzedaż na GOGu jest taka, że mielibyśmy no, więcej hajsu, z tego byłoby spoko, ale GOG nie robi takich, no nie nagania tyle osób na swoje sprzedaże i nawet wyprzedaże, żeby to nam się totalnie opłacało. A poza tym, jeżeli wydajemy na GOGu, to fajnie by było też wrzucić produkt już na Steama. Jak wrzucimy na Steama, to wracamy do punktu wyjścia, czyli to nie jest ten... Nie, to nie... Nie, ale... Spuścimy mu teraz manto. Ale stawiamy się wtedy w sytuacji, że... no, wszystkie negatywy idące ze Steamem, o których za bardzo mówić z tego, co wiem, nie mogę, bo chyba mnie NDA obowiązuje, więc nie będziemy się w to wdawali za bardzo. Wciąż mi obowiązują, nawet jeżeli gra wyszła na GOGu i na Steamie, no to i na GOGu i na Steamie mnie obowiązują pewne ograniczenia Steamowe, więc dalej jesteśmy głęboko... w dolnej części ciała. Co zostawia nam Uplay i Ubisoft? Ubisoft musiałby być wydawcą, nie jesteśmy w stanie tego fitu zrobić. Zresztą Ubisoft też nie jest fantastyczny, jeżeli nie słyszeliście, to poczytajcie o tym, co teraz Ubisoft cudownego zrobił z tą nową gierką. Kurde. Nowy Division. Jakąś nową gierkę puszczają, na razie są preordery i zamknęli jeden tryb za... tak, nie pokręciłem gier, jeden tryb za... tylko na PlayStation 4 jest przez rok, a za rok jest zapowiedziana już mniej lub bardziej kolejna część, więc wiadomo, że jest ekskluzyw na ten. Jeżeli nie pokręciłem, wiem, że Ubisoft coś teraz rąbnęło i wydaje mi się, że to jest to, co właśnie powiedziałem, ale mogłem coś pokręcić, nie cytujcie mnie. Coś zostało jeszcze z dużych sklepów? Zasadniczo nie! Epic, Steam, Ubisoft, GOG i... Ewentualnie możecie iść do Rockstara. Jest jeszcze gorzej niż Epic. Ze wszystkimi ograniczeniami i tak dalej. Więc zasadniczo, jeżeli chcecie robić gry komputerowe, teraz jesteście małym studiem i chcecie zrobić coś fajnego, jest tylko jeden wybór, ten wybór nazywa się mobilki, a jak wszyscy wiemy, gracze tacy hardkorowi nie są fanami mobilek. Jesteśmy gracze prawdziwi true gamers, PC Master Race, nie? Ewentualnie tam wieśniaki z PlayStation czy z Xboxa, czy Nintendo Switcha. Więc zasadniczo tak wygląda sytuacja. Jeżeli chcecie zaszaleć, to nie macie jak. Cytat od ludzi, którzy no żyją z robienia gier. No, mobilkowych w tym momencie, a chcieliby robić pecetowe, ale im się totalnie nie opłaca, bo Steam to jest Steam i Steam dominuje. Więc dominacja Steama, jak ludzie bardzo by nie narzekali na Epic, nie wiem czy zauważyliście, ale jestem dość pozytywnie nastawiony do Epic Game Store'u. Przyznaję, że mają bardzo, bardzo dużo ograniczeń i bardzo dużo rzeczy u nich nie działa tak jak powinno, co mnie boli i wol... trzeba najpierw serwitory ubić, dajcie mi te serwitory. Bardzo bym chciał, żeby tego Epica troszkę ogarnęli, przestali się upakować w ekskluzywy, no ale już jest za późno, damage is done, negatywny PR istnieje, więc no to jest coś, z czym będą musieli żyć przez dość długi czas, nawet darmowe gierki zdają się tego...
nie ratować totalnie, chociaż dają fantastyczne gierki, dają je w hurtowych ilościach i raz na tydzień, to jest w ogóle fenomenon, miało być raz na dwa tygodnie, teraz jest raz na tydzień i jest często więcej niż jedna gierka w tym tygodniu, pojutrze powinien być coś tam na my. W ogóle myślałem, że tam jest RN w nazwie, jak patrzyłem na miniaturę, a tam jest małe M, no ale hurdurdurdur. Może się tam machniemy do tego eventu i na tym zakończymy odcinek. Napiję się trochę kawy, nim wystygnie. I Epic jest takim ratunkiem dla twórców, bo gdyby Steam miał takie zasady jak Epic, to nie byłoby problemu. Ale Steam jest, no niestety, Steam jest Steam. I wszyscy bardzo sobie chwalą, bardzo sobie cenią Steama, no ale niestety... Nie wiem, co on próbował zrobić, ale no. O, to mentał. Są serwitory nasze. Szkoda, że sobie nie zostawiłem tego granata. No okej. Zaraz się granat, mam nadzieję, naładuje. Mógłbym w sumie zmienić tryb z ognia na coś innego, bo prąd bodajże, czy tam powietrze, czy to było spoko. Okej. I teraz się bujajcie. O, skubany! Ma imiona? Okej. Gdzie są serwitory? Może zdejmijmy najpierw jeden serwitor, bo on daje mu niewrażliwość. Potem będziemy kombinowali z drugim serwitorem. Okej, ten zszedł. Gdzie jest serwitor? Potrzebuję serwitor. Tu jest. Aż tu. No, płoń! Supercharged. Lulul! I mamy to. Tara. Coś jeszcze? Nie, lecimy po tamten evencie, który tam na nas czeka. O, fajnie, fajnie chłopaki, że się spóźniliście na imprezę. Was to ja może tutaj oleję, bo co się będę z wami miąchał. Ale tu się zaraz powinno zacząć znowu działać z tym dużym. Dobra, i to jest zasadniczo tyle, proszę państwa. Nie będę ukrywał, że do gierki jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tej gierki. Mam nadzieję, że twórcom się uda, bo wydaje mi się, że jest miejsce dla dwóch podobnych, acz nieidentycznych produktów jednocześnie. Bo jednak dobra, trzeba wbiec za coś i się podładować. Bo jednak Warframe to nie jest to samo co Destiny. Warframe jest third person perspective, to jest first person perspective, gierki są pod wieloma względami podobne. Warframe jest oczywiście tą lepszą, bym tak to nazwał, ale jeżeli lubicie first person shootery, to powiedział Wizu, kiedy akurat jego postać widać zza pleców. Ała. Jest down. Dawać skrzyneczkę. Nie było teraz, za mało graczy się zebrało, żeby był poseł. On drugi. Da się na to wskoczyć? Normalnie się powinno dać, ale o, zniknęło. O, spadłem. Dobra, ja wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, żeby wbić na Steama, zainstalować sobie gierkę. Ona teraz waży około 80 giga po wszystkich patchach. 79 z hakiem dzisiaj rano ważyła, jak puszczałem instalkę. Pewnie w najbliższych dniach patche będą hurtem rzucane, no bo wiecie, trzeba to dostosować. Jeżeli mieliście wcześniej konto, pamiętajcie połączyć konta. Link na dole w opisie, jak nie zapomnę wstawić, a powinienem nie zapomnieć, bo ostatnio pamiętanie o takich rzeczach całkiem nieźle mi idzie, jestem z siebie dumny. I co, bawcie się dobrze, do zobaczenia na serwerach i radosnego łup-łup-łup-dup, do następnego razu, hej! Ha, czy ja mam tutaj questy do oddania? Znaczy, tu się chyba nie trzeba było bujać w oddawanie questów, one się automatycznie robiły, jak dobrze pamiętam. Jak to się sprawdzało? To było pod I? Inventory. To jest właśnie, to całe jest... Shaders? Nie. Rarity, modyfikacje? Nie. Engramy, czyli te ich skrzynki w ogóle. Triumfy, collections, clan. Gdzie są teraz questy? Gdzie questy są? Gdzie one są? Te wszystkie moje... Tak? Escape, open settings, change character, nie. Naprawdę, ej, gdzie to jest? Clan. Kolekcje. Kolekcje to są te wszystkie rzeczy, które się odblokowuje. Tu jest naprawdę sporo bajeranckich rzeczy, jak tak popatrzycie.
Competitive Gambit, Open World. Trzeba jednak kupić dodatki, żeby większość tych fajniastych rzeczy dorwać. Kiedyś wydaje mi się, że były w plecaku albo miały swoją zakładkę? Nie wiem. Wydaje mi się, że były w plecaku i... Rex Guns. Nie mam pojęcia. Okej. Nie mam pojęcia, gdzie są questy. Wydaje mi się, że były jako przedmioty w plecaku. W inventory powinny być jako przedmioty, rzeczy do wykonania, ale nie widzę ich teraz. Jestem zdumiony.